Dobry wieczór, Marcelina Bociek. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Polska pozostaje w układzie wysokiego ciśnienia. W ciągu najbliższej nocy w kraju kształtować się będzie wyższy znad północnej Afryki. To oznacza, że czeka nas pogodna noc bez opadów. Będzie jednak dosyć chłodno. Na termometrach nad ranem od 10 do 12 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju. Nieco chłodniej na północy, tam 9 stopni, natomiast najchłodniej na Podhalu w Zakopanem 6 stopni Celsjusza. Jutro w Polsce dalej dominować będzie układ wyżowy. Do południa jeszcze w całym kraju pogodniej, nawet słonecznie, ale po południu do naszego kraju dotrze front atmosferyczny z nad Niemiec. Ulokuje on się na północnym zachodzie, a także na zachodzie kraju. Tam popada, w Sudetach może nawet zagrzmieć. Natomiast pozostały obszar pozostanie pogodny. Dodatkowo na termometrach przyjemne wartości, 23 do 25 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej na południowym zachodzie, Wrocław, Katowice nawet 26 stopni Celsjusza. Sprawdźmy teraz prognozy dla naszego województwa. Na Kujawach, podobnie jak w całym kraju, noc zapowiada się pogodna i bez opadów. Będzie jednak również chłodna. Na termometrach nad ranem mieszkańcy odnotują od 10 do 13 stopni Celsjusza. Najchłodniej na północy województwa, najcieplej na południu. Jutro. Do południa na Kujawach słonecznie, bardzo pogodnie, niebo prawie bezchmurne, natomiast po południu również do nas dotrze front atmosferyczny, który nieco zepsuje pogodę. Przede wszystkim na północy i w północno-zachodniej części województwa może nawet delikatnie popadać deszcz. Będzie natomiast ciepło, na termometrach 24 do 25 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne będzie powoli spadać jutro w Bydgoszczy, w okolicach południa, na barometrach 1004 hektopaskale. Tymczasem żegnam się z Państwem, życzę udanego wieczoru. Do zobaczenia.